Brzozowskie uroczystości jubileuszowe związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski rozpoczęły się w Brzozowskim Domu Kultury. 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie wzięło udział w przedstawieniu pod tytułem Chrzest Polski darem i zadaniem dla nas, które traktowało o tym, jak wiara towarzyszyła kolejnym pokoleniom Polaków przez stulecia. Warto podkreślić, iż przedstawienie zawierało wiele różnych form przekazów, takich jak animacja filmowa zrealizowana przez Stanisława Cyparskiego, teatr cieni, sceny bitewne, pantomimiczne, ponadto tłem i dekoracją była prezentacja multimedialna opracowana przez Karola Janusza. Scenariusz napisała Zofia Dąbrowska, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie. Grupę taneczną przygotowała Janina Bąk. Należy nadmienić również udział w realizacji przedsięwzięcia Jolanty Krzysik, Zofii Suchorabskiej, Justyny Grochowskiej oraz Krystyny Pitery. Na sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury zabrakło miejsc siedzących. Licznie przybyła publiczność, nagrodziła uczniów brawami na stojąco. Jubileusz 150. rocznicy Chrztu Polski stał się dla naszej społeczności lokalnej doskonałą okazją do głębszego przejrzenia się w lustrze wiary i poszukiwania życia opartego na skarbnicy narodowych świętości. Klamrą spinającą stały scenariusz widowiska teatralnego jest nawiązanie do tryptyku rzymskiego Jana Pawła II i nasza obietnica, którą składamy wielkiemu papieżowi. Więc ta symbolika jest tutaj jak gdyby kluczem, który prowadzi całe przedstawienie. W organizację przedsięwzięcia włączył się ksiądz Marek Szczepański, jeden z pomysłodawców brzozowskich uroczystości związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Skąd koncepcja takiego wydarzenia w Brzozowie? Przede wszystkim obchody jubileuszowe, które są w Polsce i kiedy słyszy się o wszystkich uroczystościach, które odbywają się w naszej ojczyźnie, pomyśleliśmy u nas w szkole, w parafii, żeby również podjąć takie uroczystości u nas w Brzozowie, aby też zaznaczyć to wielkie wydarzenie 1050. rocznicy chrztu, a przy okazji w tym wszystkim, aby uwrażliwiać młodych dzieci z naszej szkoły i całą społeczność naszego miasta na wielkie znaczenie patriotyzmu, roli chrztu, bo przecież gdyby nie chrzest, to Polska by się praktycznie jeszcze nie rozpoczynała. To był ten początek, ten najważniejszy moment. A zatem to było, można powiedzieć, jakby ta główna myśl, żeby zaznaczyć wielkość wydarzenia i uwrażliwienia. Po udanym debiucie uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowie ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Nabywaniec wygłosił wykład pod nazwą Z chrztem Mieszka I wszystko się zaczęło, 1050. rocznica Chrztu Polski. Jakie znaczenie miał chrzest Polski dla religii katolickiej? Chrzest Polski dla religii katolickiej miał fundamentalne znaczenie, ponieważ zaczęła się wtedy u nas religia katolicka związana z obrządkiem łacińskim. I całe dziedzictwo chrześcijańskie, jakie jest w Polsce, jest związane z tym wydarzeniem. Religia katolicka związana jest oczywiście z prawdą o prymacie świętego Piotra, dlatego też od początku właśnie jest związane chrześcijaństwo w Polsce z wiernością stolicy apostolskiej, co często było w różnych okolicznościach podkreślane. A od tego momentu właśnie, jak wspominałem w wykładzie, kiedy Mieszko wydał dokument Dagome Judex, ta zależność stała się również w sensie prawnym tą zależnością. Jednocześnie przynależność do struktur Kościoła łacińskiego dało możliwość rozbudowy kultury polskiej w oparciu o tę właśnie wersję chrześcijaństwa. A jak ksiądz ocenia przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brzozowie? Proszę Panią, byłem zachwycony formą i sposobem tej całej prezentacji. Było to przygotowane naprawdę perfekcyjne, dlatego wielkie ukłony zarówno pod adresem młodzieży, czy właściwie dzieci, które to wykonywały, jak również tych wszystkich, którzy się trudzili nad choreografią, nad reżyserką i wszystkimi innymi sprawami technicznymi także, które umożliwiły tak wspaniałe widowisko dzisiaj.
Po zakończeniu części uroczystości w Brzozowskim Domu Kultury zebrani goście pod przewodnictwem Orkiestry Dętej przemaszerowali do brzozowskiej kolegiaty, gdzie odbyła się msza święta dziękczynna za dar chrztu Polski, której przewodniczył ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Nabywaniec. W homilii ksiądz Waldemar Janiga wzywał do modlitwy w intencji praojców świętych ziemi oraz bohaterów narodowych, którzy dali świadectwo dobroci dla drugiego człowieka. W naszą piękną, chociaż niekiedy bolesną historię narodów wpisało się hasło Bóg, honor, ojczyzna. To hasło w sposób wyjątkowy oddaje polską tożsamość. Spójrzmy przez moment na te wartości z perspektywy refleksji ewangelicznej i życia polskiego narodu. Bóg. Czy to na przykład pytano w ostatnich latach, nowocześnie jest pisać na sztandarach słowo Bóg. Przecież to nie jest europejskie. Po mszy świętej nastąpił pochód wielkich Polaków, czyli przemarsz dzieci i młodzieży w kostiumach historycznych ulicami miasta od brzozowskiej kolegiaty do rynku w asyście Orkiestry Dętej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczął ksiądz Paweł Storek, który zaśpiewał najstarszą zachowaną polską pieśń religijną Bogu Rodzice. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja. Następnie zebrani wysłuchali hymnu państwowego. Wydarzenie tak w Brzozowskim Domu Kultury, jak i na rynku prowadził dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Mariusz Kaznowski. Burmistrz Brzozowa Józef Szepka w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie mieszkańców w kontynuowanie tego, co zapoczątkowały poprzednie pokolenia, a także zaznaczył, iż historia Polski to powód do dumy Polaków. Głos zabrał także poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Uruski, który zgodził się z uprzednio wypowiedzianym stwierdzeniem, iż jako poseł ziemi sanockiej odczuwa również przynależność do Brzozowa i zawsze z chęcią uczestniczy w uroczystościach w tym mieście. Po części oficjalnej mieszkańcy obejrzeli prezentację pokazu bitewnego, szermierki historycznej, musztry z salwami z broni czarnoprochowej oraz obozu bojowego w wykonaniu Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. Przed chwilą byli Państwo świadkami musztry oddziału autoramentu zachodniego. Pokazywali moi koledzy z Bractwa, jak wyglądał sposób działania takiego oddziału w XVII wieku, jak ci muszkieterzy strzelali, po co były rozkazy, dlaczego po niemiecku akurat te komendy padały, w co byli ubrani, jak strzelali, ile to czasu zajmowało. My poprzez nasze stowarzyszenie odtwarzamy tą żywą historię
Książki to dla nas jednak troszeczkę za mało. Sami próbujemy, jak to wszystko działa i od czasu do czasu udaje się nam coś pokazać. Jeździmy w tej chwili po całej Europie, mamy wyjazdy na Ukrainę, do Włoch. Zaproszenie w tym roku nawet mieliśmy do Hiszpanii. Wybieramy się do Holandii. Możliwe, że jeszcze w Anglii się pojawimy. A dzisiaj byliśmy w Brzozowie. No właśnie, jest pan w centrum miasta. Jak podoba się Brzozów? Jesteśmy zachwyceni. Dla nas to jest coś nietypowego. Pochodzimy z Zamościa, u nas jest bardzo płasko, tutaj wszędzie są wzgórki, pod górę się idzie, z góry się idzie, dość inaczej, znacznie inaczej niż u nas. A miasto bardzo nam się podoba, czyściutko wszędzie, ludzie bardzo mili, także jesteśmy zadowoleni z wizyty. Udział w uroczystościach wzięli duszpasterze z miejscowej kolegiaty wraz z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Stanisławem Nabywańcem oraz księdzem Waldemarem Janigą, jak również poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Uruski, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z współpracownikami, naczelnikami wydziałów, radnymi Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Edwardem Sabikiem, pracownikami Urzędu Miejskiego, dyrektorami placówek oświatowych oraz jednostek, przybyłymi gośćmi oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami.